ustawienie się w tak zwaną podkowę, by sportowo, sympatycznie zorganizowanie to miało swój koniec. Lodówka się mnożą, za chwilę poznamy pierwszą trójkę. W dzisiejszym turnieju strzelono łącznie 71 bramek, co daje średnią 4,7 goli w jednym meczu piłkarskim. Pozwólcie, że zanim dokonam po prostu wręczenia nagród zespołom oraz zawodnikom, ja ze swojej strony złożę Wam serdeczne podziękowania. Cieszę się bardzo, że grupa Alboi ma wielu sympatyków w Kostrzynie. Gramy wiekowej 35 lat i więcej. Na miejscu szóstym zespół, który zgromadził 2 punkty, 2 remisy, 13 bramek strzelonych, 22 bramki stracone. Na miejscu szóstym Podrawka Polska IKA Mozi. Prosimy przedstawiciela Antoni Żona. Nagrodę Pucha. Adam Przedyński w imieniu całej drużyny odbiera nagrodę za szóste miejsce. Na miejscu piątym zespół, który zgromadził 4 punkty, 1 zwycięstwo, 1 remis, 3 porażki. 4 punkty zdobyte, 7 bramek strzelonych, 16 straconych. Szanowni Państwo, miasto Kostrzyn oraz cały świat ogłaszam,
ten puchar, kurde, Marcz. Tylko nie opuść go. Zadowolony? No, kasę. Dziękuję. Został autor 11 goli Przemysław Rudy.